Panie Jezu, prosimy Cię, Panie, błogosław i działaj, bo taki jest Twój zamysł dla nas wszystkich. Niech będzie uwielbione w tym wszystkim Twoje imię. Amen. Przez poznanie tego, który nas powołał przez władzę, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I dzisiaj będzie dużo Słowa Bożego i chciałbym, żebyśmy to w taki sposób traktowali, żeby to Słowo wnikało i przemieniało. Żeby to nie było tylko jak poradnik, ale żeby to Słowo, które, jak Pan sam powiedział, jest duchem i żywotem, żeby ono wnikało w nas. Bo Bóg nam dużo powiedział w swoim Słowie na temat małżeństwa. I nie musiał, ale powiedział. Pokazał nam, jak pewne rzeczy traktować i z tego dobrze jest korzystać. I chodzi o to, żebyśmy pamiętali, że boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do pobożności. A w innym miejscu Paweł pisze, że On nam dał chcenie i wykonanie. I dlatego mamy z bojaźnią sprawować swoje zbawienie. To jest Filipian, 2 rozdział. I to jest mniej więcej tak, że za nami jest chcenie, które Bóg nam daje. Przed nami jest wykonanie, które Bóg chce nam dać. A my jesteśmy w środku. I my podejmujemy decyzję. A łaska Boża pomaga wykonać. I to jest niesamowite. Wszystko jest od Boga dane. Wszystko. Od nas Bóg tylko chce decyzji. A oprócz tych decyzji pozwala nam również pewne rzeczy zrozumieć, żebyśmy tą decyzję mogli łatwiej podjąć i żeby ona była z całego serca wykonana. I dlatego mówi nam tyle na temat małżeństwa w swoim słowie. Pamiętacie pewnie ten pierwszy wykład, jeśli jeszcze pamiętacie. Kończyliśmy go takim porównaniem o tym, jak człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Jest napisane, że na obraz i podobieństwo stworzył go, na obraz i podobieństwo stworzył ich, mężczyznę i kobietę. I oczywiście pierwsi ludzie, czyli Adam i Ewa, zostali nazwani mężem i mężatką. A więc mąż i mężatka jako ludzie i jako człowiek, który wzajemnie się uzupełnia, został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. I mówiliśmy o tym, że Bóg jest trójjedyny i mówiliśmy o tym, że w Bogu, w istocie Boga istnieje jedność. I zakończyliśmy czymś takim, że małżeństwo w takim razie, jeżeli jest odbiciem natury Boga, powinno również dysponować jednością w tych aspektach, z których człowiek jest, jakby się składa. Z jakich człowiek się składa? Części czy tam elementów. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 i 23. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Duch, dusza i ciało. Jeśli tak, to w takim razie w relacji małżeńskiej powinniśmy mieć i Bóg chce, żebyśmy mieli i daje nam możliwość posiadania jedności duchowej, jedności uczuciowej, to jest jedność duszy, i jedności fizycznej, jedność ciała. I dzisiaj będziemy mówić o tym po kolei. O jedności duchowej w małżeństwie, o jedności uczuciowej w małżeństwie i o jedności fizycznej w małżeństwie. Zacznijmy od jedności duchowej. 2 list do Koryntian, 6. I to będą wersety 14-15. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością,
Albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Tu od razu na wstępie mowa o tym, że do ludzi, którzy jeszcze nie wstąpili w związki małżeńskie, że to jest jarzmo, które ciągnie się wspólnie. To jest przymierze. Jeżeli ktoś jest wierzący, a jeszcze nie wszedł w związek małżeński, to powinien pamiętać o tym, że jedność duchowa jest podstawową sprawą i żeby nie wchodzić w taki związek z osobą niewierzącą. Dlatego, że wtedy to nie przypadkiem Paweł tutaj daje porównanie z jarzmem, bo nie przypadkiem to jest para. To jest para, która ciągnie razem, idzie w jedną stronę, albo nie, albo się rozchodzi, albo idzie w dwóch kierunkach. I to jest po prostu męka. I to do ludzi młodych, którzy na przykład uważają, że wyjdą za mąż, czy ożenią się z osobą niewierzącą. I są święcie przekonani, że jak już się pobiorą, to wszystko będzie dobrze. Słowo Boże tak nie mówi. Słowo Boże ostrzega wyraźnie. Nie rób tego. Nie wchodź w takie jarzmo. Nie wchodź w taką relację z osobą niewierzącą. Bo cóż ma wspólnego światłość z ciemnością? I później młodzi ludzie czasem, jeżeli dokonają takiej decyzji, podejmą taką decyzję, pobiorą się i okazuje się, że niestety, ale ta światłość z ciemnością po prostu się nijak nie godzą, nijak nie mieszają i jest niestety jeden nieustający problem. Także do wszystkich młodych ludzi, którzy chcą wychodzić za mąż, którzy chcą się żenić, od razu Słowo Boże mówi, nie wchodźcie w taką relację z osobami niewierzącymi, żeby sami sobie oszczędzić cierpienia. W piątej Księdze Mojżeszowej, w 7 rozdziale, to są wersety od 1 do 4. Czytamy tak. Gdy Pan Bóg twój wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, aby ją objąć posiadanie, wypędzi przed tobą wiele narodów: Chetyjczyków, Girgazyjczyków, Amorejczyków, Kananejczyków, Peryzyjczyków, Chiwijczyków i Jebuzejczyków, 7 narodów liczniejszych i potężniejszych niż ty. I wydaje Pan Bóg twój tobie i ty je wytracisz. Obłożysz je klątwą, nie zawrzesz z nimi przymierza, ani się nad nimi nie zlitujesz. Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw. Swojej córki nie oddasz jego synowi, a jego córki nie weźmiesz dla swojego syna. Gdyż odciągnęłaby ode mnie twojego syna i oni służyliby innym bogom. Wtedy zapłonąłby przeciwko wam gniew Pana i szybko by cię wytępił. Słowo Boże mówi, że to, co jest w Starym Testamencie, jest przestrogą dla nas, którzy żyjemy u kresu wieków. To jest pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział. I to dla nich, dla Izraelitów, to był problem natury, powiedzmy, fizycznej. Dla nas to jest problem natury duchowej. Nie idźcie w jednym jarzmie, bo odciągnęłaby ode mnie twojego syna. Bo taki jest świat. I bywają sytuacje tak zwane zastane, i Słowo Boże mówi na ten temat, kiedy ludzie będący małżeństwem słyszą Ewangelię, no i jedno z nich się na przykład nawraca, a drugie nie. Apostoł Paweł pisze o takiej sytuacji w pierwszym liście do Koryntian, w 7 rozdziale, i to są wersety 12-15. Pozostałym zaś mówię ja, nie Pan. Jeśli jakiś brat ma żonę pogankę, a ta zgadza się na współżycie z nim, niech się z nią nie rozwodzi. I żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie z nią, niech się z nim nie rozwodzi. Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża. Inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. A jeśli poganin chce się rozwieść, niechże się rozwiedzie. W takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg. I to są sytuacje tak zwane zastane właśnie. Trzeba, proszę,
uświęcony to znaczy oddzielony. Ponieważ dokładnie, no to jest oddzielany. Uświęcany to jest oddzielany. Tudzież tu jest sprawa jedności. Mamy jedność, jest małżeństwo i świętość współmałżonka wierzącego wpływa na niewierzącego. I to jest dobry wpływ. To jest dobry wpływ. I dlatego Bóg jest w stanie działać dzięki temu. Jest, tak jest. Jest. I być może On dotrze do Niego Słowo. Być może On się nawróci. To jest, sytuacja jest zastana i dlatego Bóg mówi, nie rezygnuj. Nie rozwódź się. To dokonałeś tego wyboru świadomie. To jest i w tym momencie nie powinieneś tego zmieniać. Jest to wpływ pozytywny i jest to szansa dla osoby niewierzącej. Inna sprawa, czy ta osoba niewierząca ją zechce wykorzystać, czy nie. Jest taki przykład jedności duchowej małżeństwa i to będzie w Dziejach Apostolskich w 18 rozdziale. Wersety 1-3. 18. Potem opuścił Atenę i przyszedł do Koryntu, Paweł. Tam natknął się na pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który świeżo przybył z Italii i na Pryscylę, żonę jego, dlatego że Klaudiusz zarządził, aby wszyscy Żydzi opuścili Rzym i zbliżył się do nich. A ponieważ uprawiał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracowali razem. Byli bowiem z zawodu wytwórcami namiotów. I teraz w liście do Rzymian, w 16 rozdziale, Paweł wspomina tych samych ludzi. 16 rozdział, wersety 3-5. Pozdrówcie Pryskę i Akwilę, współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, którzy za moje życie szyi swej nadstawili, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie zbory pogańskie. To małżeństwo pracowało razem. Ich duchowa jedność pozwalała na to, żeby mogli razem służyć. I to jest fundament w małżeństwie wierzącym, szczególnie jeśli chodzi o służbę. Ta jedność duchowa. Pryska i Akwila mogli wspólnie służyć, bo taką jedność duchową mieli. I dlatego byli współpracownikami Pawła, dlatego wspólnie potrafili nadstawiać za niego karku, jak on tam pisał. Dlatego rozumieli pewne obciążenia wynikające ze służby. I dlatego też bardzo trudno jest służyć, mając niewierzącego współmałżonka. To jest obciążenie. To nie jest niemożliwe, ale jest to obciążające. Bo jeżeli dwóch idzie w tym samym kierunku, jeżeli jeden upadnie, to drugi go podniesie. Jeżeli tak nie jest, to jest problem. I bywają sytuacje bardzo trudne, kiedy jest tak duże obciążenie, że osoba wierząca jako współmałżonek jest w stanie nas wtedy podnieść, podźwignąć, rozumie o co chodzi, jest w stanie się modlić. W sytuacji, kiedy mamy niewierzącego współmałżonka, to jest niemożliwe. Obciąża nas jeszcze bardziej. Także do skutecznej służby, naprawdę skutecznej służby, dobrze jest, gdyby taka jedność duchowa była. Jeżeli jej nie ma, są określone utrudnienia. I nawet kiedy mamy tą jedność, nawet wtedy, kiedy sytuacja jest taka, że oboje małżonkowie są wierzący, to i tak bywają problemy. I tak bywają. Chociaż ciągniemy to w jednym kierunku. Ja sam pamiętam, że taką sytuację mieliśmy przez pewien czas, kiedy ja do przodu cały czas się wybijałem, do przodu. Ja cały czas chciałem iść, chciałem służyć, chciałem iść między ludzi. Mieliśmy takie lata, kiedy nasz dom był domem otwartym, a ludzie przychodzili cały czas, drzwi się nie zamykały. I nawet kiedy mieliśmy tą duchową jedność,
to ja pamiętam, że ja wtedy nie rozumiałem problemów mojej żony. Ja wtedy nie potrafiłem, i to jest też ważne dla wszystkich, którzy służą. Mimo posiadając duchową jedność, myśleć o tym, jak się czuje moja żona, jak się czuje mój mąż w pewnych sytuacjach, jakie ma na ten temat zdanie. Ci, którzy służą, mają taką tendencję, żeby po prostu tak do przodu, do przodu. I czasem nie widzą tego, co się dzieje w domu, czasem nie widzą tego, co się dzieje z dziećmi, lata lecą i potem jest problem. I tak było u nas, i ja ten błąd kiedyś właśnie zrobiłem i zawsze ostrzegam, żeby nikt tego błędu nie robił, bo ja się zachowałem w sposób niedojrzały wtedy, duchowo niedojrzały. Zapomniałem o Bożym świecie, ludzie, a moja żona tylko siedziała w pieluchach, dwójka małych dzieci i ona musiała to wszystko znosić i ewentualnie przynosić herbatę. I to było nie w porządku z mojej strony, ja już pokutowałem, Bóg nam dał to przejść. Ale to moje zachowanie, które było egoizmem, ono spowodowało między nami problem, który trwał dość długo i trudno go było załatwić. Także przy okazji tego świadectwa chcę powiedzieć, że trzeba bardzo dużą wrażliwość wykazywać, jeśli chodzi o wspólną służbę, nawet jeśli duchową jedność posiadamy. To trzeba mieć również tak zwaną duchową wyobraźnię i duchową wrażliwość, żebyśmy naprawdę to jarzmo ciągnęli równo. Taką niesamowitą wrażliwość wykazała żona Mojżesza, Sypora. To jest fragment z drugiej Księgi Mojżeszowej, jeden z bardzo takich, powiedziałbym, tajemniczych. Zaraz zobaczymy dlaczego. Czwarty rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej. Ja przeczytam od wersetu 18 do 26. Potem poszedł Mojżesz z powrotem do teścia swego Jetry i rzekł do niego: pozwól mi proszę wrócić do braci moich, którzy są w Egipcie, aby zobaczyć, czy jeszcze żyją. A Jetro rzekł do Mojżesza: idź w pokoju. I rzekł Pan do Mojżesza w ziemi Midianitów: idź, wróć do Egiptu, bo zmarli wszyscy mężowie, którzy czyhali na twoje życie. Wziął tedy Mojżesz swoją żonę i swoich synów, wsadził ich na osła i wrócił do ziemi egipskiej. Wziął też Mojżesz laskę Bożą do ręki. I rzekł Pan do Mojżesza: gdy wrócisz do Egiptu, bacz, byś dokonał przed Faraonem wszystkich tych cudów, do których udzieliłem ci mocy. Ja zaś znieczulę serce jego, także nie wypuści ludu. I powiesz do Faraona: tak mówi Pan, moim synem pierworodnym jest Izrael. Mówię do ciebie, wypuść syna mojego, aby mi służył. Jeśli będziesz się wzbraniał od wypuszczenia go, ja zabiję twego syna pierworodnego. W czasie drogi na noclegu natarł na niego Pan i chciał go zabić. Wtedy Sypora wzięła ostry kamień, odcięła na pletek syna swego i dotknęła nim sromu Mojżesza i rzekła: jesteś mi oblubieńcem krwi. I zaniechał go. Wtedy ona rzekła: oblubieńcem krwi przez obrzezanie. No, trzeba przyznać, że fragment dość ciekawy. Natarł na niego Pan, na Mojżesza, i chciał go zabić. I wtedy Sypora bierze ostry kamień, odcina na pletek, czyli obrzezuje syna swego i dotyka nim sromo Mojżesza i mówi: jesteś mi oblubieńcem krwi. I właściwie tak. Pan chciał zabić Mojżesza. Najpierw mu obiecał, że wyprowadzi Izraela, a potem nagle w czasie noclegu chce go zabić. Trochę dziwne. I Sypora zachowuje się w tak przytomny, bym powiedział, sposób. Ja się kiedyś zastanawiałem, o czym ten fragment właściwie mówi tak naprawdę. I tak naprawdę to jest głęboka duchowa lekcja. Dlatego, że przed Mojżeszem było wielkie zadanie natury duchowej. Wielkie zadanie, do którego Bóg przygotowywał go długi czas. I tak samo jest z nami. Bóg przygotowuje nas czasem do pewnych rzeczy, które mamy dla Niego wykonać. Ale jest jedna sprawa.
to, co miał wykonać Mojżesz, tego nie mógł dokonać stary Mojżesz. Stary Mojżesz musiał zostać zabity. Musiał umrzeć. I jeżeli Bóg powołuje człowieka do zadania jakiegoś, które mamy wykonać i wie o tym, stary człowiek tego nie zrobi. Musisz umrzeć. Stary Mojżesz musiał umrzeć, nowy Mojżesz musiał się narodzić. Jak to się miało stać? Przez krew. Jesteś mi oblubieńcem krwi. I nawet kiedy w pewnych sprawach ci bohaterowie Starego Testamentu nie zdawali sobie dokładnie sprawy, o czym mówią. Tak samo jak apostoł Paweł pisze, że duchową skałą, która towarzyszyła Chrystusowi, Izraelowi, był Chrystus. I oni tego nie widzieli, ale taka była prawda. Tak samo Mojżesz, stary Mojżesz, musiał zginąć. Musiał umrzeć. A Sypora wykazała jakąś niesamowitą duchową wrażliwość. I stary Mojżesz zginął, a nowy Mojżesz się narodził. Przez krew. Tak samo przez krew rodzi się nowy człowiek. Do nowych zadań. I to jest przykład tego, w jaki sposób żona, duchowo wrażliwa żona, może wspomóc męża, którego Bóg przygotowuje do nowych rzeczy, do nowej służby. Jedność duchowa. Następna rzecz. Jedność duchowa. Są w Biblii przykłady braku jedności duchowej. I takim przykładem bardzo rażącym jest historia z Abigail. To jest pierwsza księga Samuelowa. Pierwsza księga Samuela, 25 rozdział. I to są wersety od 2 do 44. Nie będę tego może całego czytał. W każdym razie Nabal był człowiekiem, który, no delikatnie mówiąc, nie był sympatyczny, który nie dbał o swój dom, który nie był mężem, nie był ojcem takim, jakim powinien być. I w pewnym momencie jest napisane: mąż zaś, czyli Nabal, był nieokrzesany i niecnych postępków z rodu Kalebita. Dawid wtedy ze swoją drużyną przyszedł do niego, potrzebował po prostu pomocy i Nabal bardzo źle go potraktował. I człowiek ten nawet sobie sprawy nie zdawał z tego, że tak rozmawiając z Dawidem, właściwie może ściągnąć na siebie i na swój dom nieszczęście. Bo Dawid już miał zamiar najechać na ten dom. I dobrze, że Nabal miał taką żonę jak Abigail, która bez wiedzy męża poszła do Dawida, wzięła dary i wstawiła się za swoim własnym mężem u Dawida. I to uratowało ten dom. Uratowało wszystkich, którzy tam mieszkali. Mądrość żony. Brak jedności duchowej to jest straszna rzecz. Ale można uratować swój dom. Poprzez co? Poprzez wstawiennictwo. Przy braku jedności duchowej. Dawid jest typem Jezusa w wielu sytuacjach w Starym Testamencie. Jeżeli byśmy tak to potraktowali, to przy braku jedności duchowej w domu można wstawiać się za współmałżonkiem, ratując cały dom. I być może ten współmałżonek się nawróci. Taka jest moc modlitwy wstawienniczej. Tyle, jeśli chodzi o jedność duchową. Jedność duchowa to jest rzecz konieczna. To jest rzecz fundamentalna. I jedność duchowa umożliwia nam wzrost, umożliwia nam służbę. Jedność uczuciowa w małżeństwie. Przeczytajmy list do Efezjan.
To będzie 5 rozdział. Wersety 25 do 33. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. To jest bardzo ważny fragment. I sam Paweł od razu pisze, tajemnica to wielka, to co pisze wcześniej, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Jest bezpośrednie przełożenie między relacją Chrystus-Kościół i relacją mąż-żona. Oblubieniec, oblubienica. I tą relację będziemy omawiać. Natomiast na razie stwierdzimy tyle, że popatrzcie, że inicjatywa w pewnych relacjach Chrystus-Kościół należała do Chrystusa. Chrystus umiłował Kościół, Chrystus wydał samego siebie, Chrystus oczyścił przez Słowo. Jest pewna inicjatywa, którą oblubieniec przyjmuje w stosunku do oblubienicy. I będziemy wracać jeszcze do tematu inicjatywy, będziemy wracać do tematu przywództwa. Ale to jest bardzo ważna rzecz, że inicjatywa w tych relacjach, jeśli one są pokomplikowane, należy do męża. Jest, jeśli chodzi o akurat o jedność uczuciową i zresztą nie tylko, jest taka piękna prawda, że każda żona jest najpiękniejsza na świecie. Mężowie, każda żona jest najpiękniejsza na świecie. To jest takie... I to jest prawda. To jest prawda. To nie jest jakaś tam wydumana filozofia. Ponieważ Bóg nam dał coś takiego, jak taki błogosławiony subiektywizm. To nie ma sensu porównywać. Stosować jakiś miar, który stosuje świat. Nie. Każda żona jest najpiękniejsza na świecie. Powinna również o tym wiedzieć. O czym będziemy mówić jeszcze. A teraz chcę zaprosić Anię, żeby powiedziała kilka słów świadectwa na temat problemu, który określiliśmy jako podobanie się. Kazali im powiedzieć świadectwo o próżności, więc mówię. Chwała Bogu. Właściwie to, co mówię, bardziej chcę powiedzieć do sióstr niż do braci. Mam nadzieję, że bracia mi wybaczą, że będę się zwracać bardziej do sióstr. I sprawa dotyczy czegoś, co jest nam bardzo bliskie. Jako, że Bóg nas stworzył dla piękna, między innymi tego zewnętrznego, więc chodzi o podobanie się. Myślę, że każdej tutaj obecnej siostrze ten temat jakoś tam bardziej lub mniej jest bliski, czy był. I na pewno miałyśmy w związku z tym różne doświadczenia, różne przemyślenia, przeżycia. Jeśli chodzi o mnie, to sprawa atrakcyjności w ogóle takiej zewnętrznej w moim starym życiu była kiedyś w jakimś takim, jakąś taką podstawą w ogóle do przeżywania własnej wartości jako kobiety, do takiego zadowolenia w życiu, do satysfakcji.
I było to takie moje osobiste bogactwo. Byłam bardzo dumna kiedyś ze swojego wyglądu. Podkreślałam to w taki sposób, jaki świat mi proponował, czyli na przykład nosiłam bardzo krótkie spódnice, ubierałam się w taki sposób, no, który był dość taki, powiedziałabym, mało czasem skromny. I właściwie to oboje z moim mężem mieliśmy taki pogląd na ten temat, że właściwie kobieta powinna tak lansować siebie i powinna być taka, no taka laska, prawda? Tak to wyglądało. On też był z tego bardzo dumny i nieraz jak szliśmy razem, to był bardzo zadowolony, że tam właśnie jakiś przejeżdżający samochód o mało nie wpadł na drzewo. No, ale to tak wygląda, prawda? Wiemy, jak to wygląda. I myślę też, że w naszym związku jakoś tak ta sprawa była szczególnie ważna. Mój mąż zawsze to podkreślał, że jest to dla niego bardzo ważne, bardzo się cieszy, że ma atrakcyjną dziewczynę. I później, kiedy pobraliśmy się, właściwie zaczęło mi to troszeczkę przeszkadzać, ponieważ pojawiły się takie sytuacje mniej może kolorowe, mniej romantyczne. Przyszło pierwsze dziecko, przyszły pieluchy. Wiadomo, jak to jest w życiu codziennym. Czasem się choruje, nie wygląda się tak pięknie, prawda, jak w tych spotkaniach umówionych. No i wtedy widziałam u niego taką irytację, troszeczkę takie zniechęcenie. Nie było to dla niego jakieś takie szczególnie atrakcyjne, że ja potrzebowałam właśnie troski wtedy, a nie ładnie wyglądać. Później przyszedł Pan do naszego małżeństwa. Spotkaliśmy osobę, która nas zwiastowała Ewangelię, wszystko zaczęło się zmieniać i takie zmiany moje osobiste między innymi dotyczyły właśnie sprawy podobania się. Konkretnie tak Bóg do mnie przemówił w tej sprawie, kiedy urodziło nam się drugie dziecko i to był bardzo trudny okres w moim życiu. Ja właściwie wtedy straciłam to moje takie zewnętrzne, fizyczne bogactwo, ponieważ bardzo mi się figura zmieniła na niekorzyść. Tak bywa po prostu w życiu. No, też mieliśmy taki okres chudy w naszym życiu, więc chodziłam w starym płaszczu, w butach, które były dziurawe wtedy i pamiętam właśnie taki moment, kiedy Bóg mnie bardzo dotknął. Wyszłam z domu, taka niewyspana, z podkrążonymi oczami. Musiałam jakieś, pamiętam, pościel do magla zanieść i właśnie te buty mi tak przemakały, padał deszcz i przeszła koło mnie taka dziewczyna niesamowita, taka laska po prostu, na takich obcasach. Taka, wiecie, tak radośnie wyglądająca, taka promieniująca energią, radością życia i popatrzyła na mnie w taki wyzywający sposób. To było tak po prostu, jakby diabeł mi się zaśmiał w twarz wtedy, w tym momencie. I pamiętam, że poczułam się bardzo poniżona i to był ten moment, kiedy właśnie moja próżność doświadczyła takiego ciosu. I Pan do mnie przemówił, ile jesteś gotowa stracić ze względu na mnie? Czy jesteś gotowa stracić swój wygląd? To jest takie może śmieszne, prawda? Każdy ma różne rzeczy do stracenia i wiele innych rzeczy musiałam też stracić dla Pana. To było takie nic wielkiego, prawda? Wtedy może było to ważne. I musiałam sobie zadać sprawę, czy ja umiem stracić dla Pana taką głupią rzecz jak własny wygląd. Ludzie tracili życie, a ja tak bardzo cenię to, jak wyglądam i chcę tak bardzo się podobać. I były takie różne momenty w moim życiu, kiedy Bóg mnie dalej prowadził w tej kwestii. Pokazywał mi, czym jest ten wewnętrzny ukryty klejnot, który chce widzieć w nas kobietach wierzących, który ma być widoczny dla świata właśnie, nie to, co na zewnątrz, tylko to, co w środku. Później też zobaczyłam tak jakoś bardziej krytycznie sposób, w jaki się ubierałam. To było bardzo powoli, to nie stało się od razu. Nikt nie zwracał nam uwagi na to wtedy. Nie byliśmy w takiej społeczności może wrażliwej na te sprawy. I nadal bardzo mi imponowało to, że ktoś tam, prawda, zwracał na mnie uwagę. Tak ja byłam zadowolona z tego. Tak mnie to po prostu mile zawsze łechtało. I mimo, że już miałam wolność większą w tych sprawach i nie było to dla mnie aż tak ważne, to jednak ten cień zadowolenia taki był w tych momentach. I pewnego właśnie razu Bóg przemówił do mnie też w tej sprawie w inny sposób. Pokazał mi kolorowe czasopisma, które wtedy czytałam bardzo namiętnie. I wprawdzie nie czytałam żadnych plotek ani głupich artykułów, ale były tam na przykład sprawy takie jak moda czy jakieś porady kosmetyczne, które bardzo lubiłam sobie oglądać. I mimo, że jakoś nie wydawało mi się, że nie moje serce nie jest w tym, nie jestem osobą związaną takimi rzeczami, to jednak wnikało to we mnie. I Bóg mi pokazał, że te rzeczy wnikają we mnie, że kształtują moje myślenie, kształtują mój obraz kobiecości w ogóle,
A ponieważ było wiele takich rzeczy dookoła, to akurat ten dodatkowy czynnik może, być może to pogarszał. I pamiętam, że wtedy właśnie podjęłam taką decyzję, że nie będę kupować tych czasopism. Zobaczyłam kiedyś taką okładkę właśnie w kiosku i to było takie jakby rażenie piorunem. Na tej okładce było wakacyjna szkoła romansu letniego, potem krótki kurs magii, wróżenie z płatków kwiatów, takie jakieś bzdury po prostu. I zobaczyłam wtedy właściwie, czym karmią się kobiety, które szukają takich czasopism, szukają takiej rozrywki, czytają to. Nawet jeżeli nie czytają wszystkiego, to w zasadzie no to popierają to i jakoś tam sponsorują, kupując. Przyjrzałam się też sprawie moich intencji, moich takich motywacji, kiedy idę na nabożeństwo i na przykład chcę sobie założyć coś nowego. Tak zaczęłam się przyglądać sobie z boku, po co ja chcę to założyć, komu ja się chcę podobać, czy chcę zrobić wrażenie na braciach, siostrach, po co ja tam idę właściwie, kogo ja tam idę uwielbić, swój ubiór, swój wygląd czy pana. No i tak pomalutku właśnie te sprawy zaczęły się zmieniać. Też Bóg mi pokazywał w Biblii różne takie fragmenty dotyczące powściągliwości, skromności. Zaczęłam się zastanawiać, co oznacza ta powściągliwość w sferze ubrania. Patrzyłam też, widziałam różne postawy moich sióstr. Niektóre, na przykład młode dziewczyny, przychodziły ubrane w taki sposób mało skromny, jakieś mini, prawda, bardzo takie krótkie, czy nawet jakieś brzuchy, które gołe wychodziły. No było to takie, nagle zaczęłam to zauważać po prostu, było to takie rażące naprawdę. I nawet jakiś tam nasz brat, taki młody, skarżył się pewnej starszej siostrze, że mówił, ciociu, ja nie za bardzo się mogę modlić na nabożeństwie, bo koło mnie siedzą takie młode dziewczyny i po prostu ta błyska tym, tamta błyska tamtym. Ja nie wiem, gdzie mam, co mam oczy chować, no co ja mam robić? Ja tu przyszedłem się modlić, a tu właściwie muszę się pilnować sam, muszę pilnować swojego serca, żeby mi coś do głowy nie przyszło. No i myślę, że jest to rzecz taka ważna dla nas kobiet, żeby nie ulegać presji świata, a jest ona ogromna. Świat nas namawia do tego, żeby odkrywać swoje ciało, a Pismo mówi, żeby je zakrywać. Myślę, że czasem nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo ulegamy różnym wpływom, jak bardzo ulegamy presjom modnego wyglądu, czy jakiegoś takiej właśnie zewnętrznej atrakcyjności, która być może jest no, przesadna. No cóż, jeszcze jedna może taka rzecz jest pozytywne, takie może świadectwo, nie moje, ale naszej siostry. Mamy taką osobę, która jest dość zamożna, dobrze jej się powodzi i ona też przyszła do zboru jako kobieta bardzo taka atrakcyjna, można powiedzieć kobieta sukcesu, świetnie ubrana, elegancka i też patrzyłam, jak ją Bóg przemieniał w tej sprawie. Była to osoba bardzo zawsze wrażliwa na biednych ludzi i ona osobiście kiedyś przeżyła taki moment, że Bóg jej powiedział, nie ubieraj się w taki sposób, żeby zaćmić innych. I właśnie mówiła nam ta siostra, że miała takie futro w szafie, jakieś piękne, długie, bogate, którego po prostu postanowiła nie nosić od tej chwili, ponieważ nie chciała być kimś, kto gorszy maluczkich. Ja wiem, że to jest sprawa zewnętrzna, to są sprawy drugorzędne i Bóg nie patrzy na to, jak ktoś jest ubrany, ale na pewno Bóg patrzy na serce, patrzy na motywację i są w tym rzeczy na pewno takie właśnie, które czasem mogą mu się podobać i mogą mu się nie podobać. Chciałem powiedzieć, że mężczyzn też nie omijają takie różne. Tak, tak, no, no tak, niestety. To nie jest kwestia zakonu. To nie jest kwestia zakonu. To jest kwestia intencji, to jest kwestia świadomości tego, dokąd się idzie, jak się idzie na zgromadzenie w domu pańskim. Naprawdę, czasem wystarczy sobie porównać prostą rzecz. Gdybyśmy poszli na wizytę na przykład do prezydenta Rzeczypospolitej, to czy w jaki sposób byśmy się ubrali, a w jaki byśmy się nie ubrali? To o ileż bardziej ubieramy się tak czy inaczej, jeżeli my idziemy na spotkanie z Wszechmocnym, który będzie pośród nas. I to wbrew pozorom nie jest taki drobiazg. Ale tak podkreślam, no nie jest to kwestia zakonu. Nie należy może stawiać tam bramkarzy, którzy będą pilnować
długości krawatów, ewentualnie jakieś tam mierzyć długość spódnic. Chodzi o to, co jest w środku, co jest w sercu człowieka. I to dobrze zrozumieć. A więc przy odpowiednim rozumieniu piękna, podobania się, zobaczmy, jak to jest w tej chwili z postawą, jaką Słowo Boże zaleca mężom w stosunku do żon i żona w stosunku do mężów. Proponuję otworzyć pierwszą Księgę Mojżeszową na 12 rozdziale. I to będzie werset 11. Bo przed chwilą czytaliśmy w liście do Efezjan: mężowie, miłujcie swoje żony. Ale miłowanie żon to również okazywanie im tej miłości. To nie jest tak, że miłujemy swoje żony i ponieważ to jest sprawa jasna dla nas, to znaczy, że powinniśmy po prostu spokojnie się z tym nie uzewnętrzniać. Wręcz przeciwnie. Pierwsza Mojżeszowa 12:11. Takie piękne zdanie. A gdy się już zbliżał do Egiptu, rzekł do swojej żony Saraj: wiem, że jesteś piękną kobietą. Mężowie, kiedy ostatni raz powiedzieliście swojej żonie takie zdanie, jak to drugie: wiem. Wiem, że jesteś piękną kobietą. Błąd zrobił później, bo kombinował. Ale wiedział, że jego żona jest piękna i powiedział jej to. I to powiedział jej to całkowicie normalnie. Nasze żony chcą, żeby im to mówić, a Słowo Boże nas do tego zachęca. Jak to robić? Pieśń nad pieśniami. Trzy fragmenty. Widzicie? Nawet nie wiecie, gdzie jest Pieśń nad pieśniami. Salomon napisał trzy księgi: Przypowieści, Kaznodzieja i Pieśń nad pieśniami. Po kolei. Po co to będziemy cytować? Po to, żeby pokazać, że Słowo Boże zachęca nas, mężowie, do okazywania miłości, okazywania uczuć werbalnego i nie tylko swoim żonom. Jak to robić? Pieśń nad pieśniami 2:10. Mój miły odzywa się i mówi do mnie: wstań, moja przyjaciółko, moja piękna, chodź. Moja piękna. Mówcie do nich, mężowie, mówcie. To jest tak, że tego nigdy nie jest dosyć. To nam się wydaje, że jest dosyć. To nam się wydaje, że się powtarzamy. To nam się wydaje, że już koniec, bo przecież ona dobrze wie. I co z tego, że ona dobrze wie, jak ona to chce słyszeć? I dobrze, jak będzie słyszeć. I nie ma się co tego wstydzić, bo twoja żona, mężu, jest najpiękniejsza na świecie. Pieśń nad pieśniami 4:7. Cała jesteś piękna, moja przyjaciółko, i żadnej nie ma na tobie skazy. Dlaczego nie? Mężowie, dlaczego nie? Mówcie tak. Powtarzajcie. Upewniajcie swoje żony, że są piękne. W tym, że są piękne. I zobaczycie, że to, między innymi to, jest tak jak pielęgnacja. Tam jest napisane w liście do Efezjan dalej, że powinniśmy nasze żony pielęgnować. I nasze okazywanie uczuć żonom jest czymś takim jak pielęgnacja kwiatu. Będziesz pielęgnował, to ci wyrośnie. Nie będziesz pielęgnował, to ci nie wyrośnie. Najpierw zobacz, zacznij. Zobaczysz, gdzie są te granice. Najlepiej jest tak, że zanim jeszcze zaczniemy, już mówimy o granicach. Najpierw zacznijmy, zobaczymy, co z tego będzie. Jestem po 15 latach małżeństwa i gwarantuję wam, że to działa.
Naprawdę. 7:7. Pieśń nad pieśniami. Jakże jesteś piękna i jakże pełna wdzięku, miłości przerozkoszna. My się czasem wstydzimy tych słów. My jesteśmy tak jakoś chyba wychowani albo tak jakoś zahamowani w tym wszystkim, że nie powiemy tego. Tak trudno nam to wyrazić. Ale naprawdę pielęgnować to znaczy otaczać troską, otaczać ciepłem i dosłownie podlewać słowem kocham cię. To słowo można powtarzać nieskończoną ilość razy w ciągu dnia. I to się naprawdę nigdy nie znudzi. Przyjaźni z naszymi żonami. Bo zauważcie jedną rzecz, że jeżeli mamy dzieci, wychowamy te dzieci, te dzieci kiedyś założą swoje rodziny i one pójdą z naszego domu do swoich domów. A my zostaniemy razem. I to, co do tej pory wypracowaliśmy, to, co wypielęgnowaliśmy, to, w jaki sposób przyjaźniliśmy się z naszymi żonami, to zacznie procentować. Bo my zostaniemy kiedyś we dwoje. I co wtedy? My rzadko wybiegamy w przyszłość aż tak daleko, ale byłoby straszne, gdyby to, że zostaniemy we dwoje, groziło nam wyłącznie przyzwyczajeniem i niczym więcej. I dlatego dobrze jest słyszeć słowo teraz, niż na przykład za 20, za 30 lat, takie słowo. Bo im wcześniej zaczniemy, tym lepiej. List do Kolosan 3:19. Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. Miłujcie i nie bądźcie dla nich przykrymi jednocześnie. Niestety łatwo nam przychodzi być przykrymi dla naszych żon. Łatwo nam przychodzą odruchy, które są po prostu raniące. Łatwo nam przychodzą czasem odruchy, które po prostu uderzają w uczucia naszych żon. I Słowo Boże nam mówi wyraźnie, że nasze żony są stworzeniami delikatnymi. One są stworzone do dawania miłości, one są stworzone do ciepła, one są stworzone do przyjmowania miłości. Wszystkie. Co do jednej. Mówiliśmy już wcześniej. Każdy swoją żonę miłuje, każdy swoją żonę pielęgnuje i nie jest dla swojej własnej żony przykry. To jest inny temat. I teraz następna rzecz. To będzie pierwszy list Piotra. Bracia, tu będzie jeszcze gorzej. To jest 3:7. To jest pierwszy Piotra 3:7. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi, z żonami waszymi, z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieści i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Czasem jest tak, że mężowie zastanawiają się, dlaczego modlą się i z ich modlitwy nic nie wynika. I nie myślą o tym w ogóle, że przeszkodą w wysłuchaniu ich modlitw jest ich stosunek do żon. A tu jest napisane bardzo wyraźnie, okazujcie im cześć, okazujcie im szacunek, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota. I postępujcie z nimi z wyrozumiałością. My musimy rozumieć, że nasze żony mają ograniczenia, bo je mają. I mimo tego wszystkiego, co mówi świat, że kobiety nie mają ograniczeń, że kobiety są takie same jak mężczyźni, że kobiety podnoszą ciężary, że kobiety w zapasach występują, że się boksują. To wszystko jest świat. To on deformuje te wszystkie pojęcia. Ale tak naprawdę postępujcie z nimi z wyrozumiałością jako ze słabszym rodzajem niewieścim. A jeżeli chcecie, żeby modlitwy wasze nie doznawały przeszkody, okazujcie im szacunek, głęboki szacunek. To co mówi Słowo Boże do żon, jeśli chodzi o jedność uczuciową z mężami? Jest napisane, żeby żony miłowały mężów. I z tym najprawdopodobniej problemu nie ma. W pierwszym liście Piotra, 3:4, a nawet 3:4, przeczytajmy. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty. To jest to, o czym Ania mówiła. Lecz ukryty wewnętrzny człowiek
z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który ma jedynie wartość przed Bogiem. Jest coś takiego, taki klejnot, który, siostry, jest w środku. To jest klejnot łagodnego i cichego ducha. W przypowieściach Salomona jest napisane, żeby unikać swarliwości. Że lepiej jest mieszkać na poddaszu niż z żoną swarliwą. I naprawdę ten łagodny klejnot, on jest łagodny. Tu nie jest napisane, żeby w ogóle nie trefić włosów, żeby w ogóle nie nosić klejnotów, żeby w ogóle nie zakładać strojnych szat. Nie. Chodzi o to, że ważniejsze jest to, co jest w środku. Bo zauważcie taką rzecz, że to nasze żony właściwie decydują o tym, jaki jest nasz dom, jaka jest atmosfera w naszym domu. Czy ten dom jest pełen pokoju, ciepła, czy ten dom jest pełen swarliwości, kłótni, o byle co. Zauważcie, że to jest klejnot niezniszczalny, klejnot łagodnego i cichego ducha. Jest niezniszczalny. I relacja, którą Pan Bóg pokazuje nam w swoim słowie, jest taka, że to nie jest tak zwane partnerstwo, jak mówiłem, partnerstwo dwojga egocentryków. To nie o to chodzi. Tu jest pewna zależność. To jest zależność taka, jaka jest zgodna z naszą naturą, z którą Bóg nas stworzył. Bóg stworzył mężczyznę jako przywódcę i stworzył kobietę jako pomoc. I nic, jeżeli będziemy próbowali inaczej żyć, inaczej budować nasze małżeństwa, to po prostu będziemy działać wbrew temu, jak nas Bóg stworzył. Tam w liście do Efezjan czytaliśmy na końcu 5 rozdział, 33 werset. I tutaj z kolei siostry mogą mieć trudny moment. 5, 33. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją, to w porządku, jak najbardziej, jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Niechaj poważa. I znowu świat bardzo nas tutaj deformuje. Świat jest pełen małżeństw, w których żony nie poważają swoich mężów. Natomiast najgorsze i największym dramatem jest dla nas to, że w Kościele jest niestety bardzo wiele przypadków takich, kiedy żony nie poważają swoich mężów. Jak się to przejawia? Jeżeli chcecie poważać swoich mężów, niewiasty, a poważanie z waszej strony to jest coś, co naprawdę nas buduje, co nas bardzo zachęca, co stawia nas w odpowiedniej roli również. Poważanie, nie uwielbienie. Poważanie. My jako przywódcy, jeżeli mamy stanąć w roli przywódcy, to tego poważania będziemy potrzebować. Bo nas czeka właściwie odwrócenie tego wszystkiego, co zostaliśmy, w czym wyrośliśmy. Tego wszystkiego, co słyszymy. Dokładnie odwrotnie. I jakoś trzeba zacząć. Zacząć trzeba tak, żeby każdy przyjrzał się swojej roli i zaczął ją wypełniać. Jeżeli chcecie poważać nas, mężów, siostry, to nie uderzajcie w rozmowach, w różnych sytuacjach, w takie czułe miejsca, o których wiecie, że mamy. To jest bardzo bolesne. A wy o nich dobrze wiecie, jakie to są. To nie przerywajcie nam w pół zdania, kiedy mówimy, czy to jest w domu, wszystko jedno, przy dzieciach, czy nie przy dzieciach, czy broń Boże w kościele, czy w sytuacjach towarzyskich. Takie przerywanie w pół zdania jest dowodem braku poważania w stosunku do mężów. Ja to strasznie często słyszę w kościele, wśród wierzących rodzin. Nie ośmieszajcie mężów publicznie, dlatego że mąż w takiej sytuacji nie może się bronić. On jest w tym momencie związany, bo nie bardzo wiadomo, jak on właściwie ma się zachować. I niestety coś takiego jak ośmieszanie publiczne własnych mężów to jest hańba w kościele, chcę wam powiedzieć. To jest hańba w kościele. Nie stosujcie również wobec mężów tak zwanej kobiecej dyplomacji. Czyli mówiąc inaczej, manipulacji. Bo wy potraficie manipulować. Nie myślcie sobie, że mężczyzna to jest taki prosty organizm, który po prostu mało czuje, mało wie, jest taki nieskomplikowany. Więc można po prostu sobie jakoś go poustawiać. Bo nasze matki mówiły nam, że owszem, mąż jest głową domu, ale żona jest szyją.
i ona sobie będzie kręcić tą głową, jak będzie chciała. I jeżeli tak będzie, to będzie wielki dramat. A jeżeli będziemy udawać, to będzie jeszcze gorzej, bo to wszystko się dzieje przed Panem. Więc nie róbcie tego, ponieważ tam jest napisane w liście do Efezjan, że to wszystko jest tak, jak Chrystus i Kościół. Oblubieniec i oblubienica jest jak Chrystus i Kościół. I może to będzie mocne, co ja powiem, ale jeżeli żona nie poważa męża, to biorąc to przełożenie dokładnie, to jest tak, jakby Kościół nie szanował Chrystusa. I czasem żona niepoważająca męża w danej sytuacji przypomina mi taki obraz, jakby to Kościół policzkował Chrystusa. To jest tylko po to, żeby sobie zobaczyć, jakie to jest ważne dla Pana i w Jego Słowie. I możemy to wszystko uczynić. To jest to, co Bóg pewne rzeczy pokazuje, ujawnia. Do nas należą decyzje, co z tym zrobimy. I wreszcie ostatni na dzisiaj temat, to będzie jedność fizyczna. I wbrew pozorom Słowo Boże mówi na ten temat całkiem sporo. I specjalnie prosiłem, żebyśmy nie musieli tego robić w niedzielę rano, bo po prostu dzieci nam są do tego niepotrzebne, do omówienia tego tematu. Przyjrzyjmy się kilku fragmentom. Bo Słowo Boże jest tutaj otwarte i to tylko nasze wyobrażenia, jakieś dziwne wyobrażenia, zmieniają ten obraz. Zobaczmy na przypowieści Salomona, 5 rozdział, wersety 15-19. Pij wodę z własnej cysterny i wodę świeżą z własnej studni. Czy twoje źródła mają wylewać się na zewnątrz, a twoje strumienie na place? Do ciebie samego mają należeć, a nie do obcych równocześnie z tobą. Niech będzie błogosławiony twój zdrój, a raduj się z żony twojej młodości. Miły jak łania, powabny jak gazela. Niech jej piersi zawsze sprawiają ci rozkosz. Upajaj się ustawicznie jej miłością. Raduj się swoją żoną. Słowo Boże zachęca, raduj się swoją żoną. Mówi Słowo Boże, mężu, twoje źródło nie powinno wylewać się na zewnątrz. Mówi o tym, że istnieje pewne ciśnienie, które jest naturalne, które jest w nas wbudowane i ono nie powinno wylewać się na zewnątrz. Dlatego jest napisane, pij wodę z własnej cysterny. To wszystko jest obraz tego, jak to wygląda, jak wyglądają te uczucia, które Bóg nam dał, jak wygląda sfera seksualna, którą Bóg nam dał i w jaki sposób ona działa, żeby z niej korzystać tak, jak mówi Stwórca. Pij wodę z własnej cysterny, raduj się, niech ci sprawia rozkosz. Bo jest ciśnienie, jeżeli nie będzie to prawidłowo wszystko, prawidłowo przeżywane, to wtedy istnieje niebezpieczeństwo, że do obcych może należeć równocześnie. I to nie jest takie proste, że tutaj mówimy wyłącznie o zdradzie fizycznej. Nie. Dlatego, że istnieje również problem zdrady emocjonalnej. Jeżeli w tych sprawach, w sprawach jedności fizycznej nie jest poukładane w małżeństwie, a Słowo Boże mówi, zachęca, żeby w wolności to wszystko układać, to po prostu serce jest zwodnicze. To też mówi Słowo Boże. Serce jest zwodnicze. I czasami dzieją się rzeczy, których byśmy nie chcieli. A zdrada emocjonalna jest rzeczą, jest faktem. To jest możliwe. To też jest nieszczęście. Dlatego jeżeli chcemy temu przeciwdziałać, to dobrze jest poznawać swoje żony. Dobrze jest przyjaźnić się z żoną. Kiedyś na początku, na pierwszym wykładzie mówiłem już, żeby się wybrać w taką podróż, która będzie polegała na poznawaniu swojej żony. To do mężów szczególnie mówię, bo żony czekają, aż my się w tą podróż wybierzemy. Natomiast my jakoś nie bardzo umiemy. W pewnych sprawach trochę niezgrabni jesteśmy i jakoś tak trudno nam to przychodzi. Ale naprawdę też mogę powiedzieć i zaświadczyć po 15 latach małżeństwa, że to jest wspaniała przygoda. Poznawanie swojej żony, przyjaźń ze swoją żoną, wylewanie przed nią serca. Siąść razem, kiedy już ten zgiełk cały umilknie.
Oczywiście przy założeniu, że mamy czas dla Pana, bo to jest pierwszorzędna sprawa. Ale siąść z żoną i wymienić się tym, co nam leży na sercu. Tak naprawdę, tak do końca. Jeżeli zaczniemy to robić, oczywiście Bóg będzie nam w tym pomagał, bo On tego chce. Bóg będzie jakoś kruszył, czy tam zmiękczał serce, które jest twarde, po to, żeby ono się mogło tak roztopić. To wtedy będzie się zawiązywać między małżonkami taka nić, która doprowadzi do tego, że w pewnym momencie będą się rozumieć bez słowa. Że w pewnym momencie będą wiedzieć, co drugie czuje. I tak będzie. I to jest wszystko możliwe. Bóg chce to dać. On tylko czeka, żebyśmy się na to otworzyli i spróbowali. Wróćmy teraz do listu do Hebrajczyków, cytowanego już wcześniej, dzisiaj. Fragmentu, to jest fragment z 13 rozdziału i werset 4. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. I ten werset jest prosty, nie wymaga specjalnego komentarza. Jedna rzecz tylko jest ciekawa, oprócz tego, co on mówi oczywiście, że rozpustników i cudzołożników. Tam jest napisane w oryginale pornous. Wszeteczeństwo to jest w ogóle w oryginale greckim porneia. I to nam powinno też troszeczkę dać do myślenia. Dlatego, że istnieje problem wyobraźni. I zauważcie, że i mężczyźni, i kobiety mają ten problem inaczej pokazywany. Odwołuje się świat inaczej do nas, inaczej do niewiast. I wiadomo, co to jest pornografia, tylko że ona w pewnych sprawach do nas dociera. Naprawdę, w sprawach, w sytuacjach, których byśmy nawet nie chcieli. To jest reklama. Zobaczcie, reklamy w tej chwili są przesycone tak zwanym erotyzmem. Jak ktoś chce złapać na haczyk klienta, to w tej chwili daje mu właśnie takie sytuacje w telewizji. Te filmy wszystkie. Podobno gry komputerowe w tej chwili już przestały się angażować w zabijanie, a zaczynają się angażować właśnie w pornografię. Uważajcie na dzieci. W co będą grać? Oczy. Oczy, bardzo, obraz, bardzo jest sugestywną rzeczą. I on potem do nas wraca. I dla nas, dla mężczyzn, sprawy te są bardzo proste i oczywiste. Natomiast istnieje również pornografia dla kobiet. Istnieją takie harlekiny, istnieją różne czasopisma, istnieją rzeczy, które po prostu niestety są taką emocjonalną pornografią. I to też jest problem, żeby łoże było nieskalane nawet przez nasze wyobrażenia, przez taką złe motywację. 1 Koryntian, 7 rozdział, wersety 3 i 4. Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy, podobnie i żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Też bardzo jasno, bardzo otwarcie. I o co chodzi? Słowo Boże zachęca nas do tego, żebyśmy dbali o wzajemne potrzeby. Żeby małżonkowie dbali o wzajemne potrzeby. I to wszystko ma się odbywać w wolności i w miłości. Ale żeby właśnie o tym pamiętać. Jeżeli ten zdrój ma się nie wylewać na place, dbaj o potrzeby. Dalej, w 5 wersecie. Nie strąćcie od współżycia z sobą. Chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. Bardzo wprost. Słowo Boże nam mówi wyraźnie, to jest dane od Boga, to jest piękne. Co z tego, że diabeł zrobił z tego straszne rzeczy? Co z tego, że świat to zbrukał? To samo w sobie jest piękne, a jeżeli jesteśmy uświęceni, jeżeli łoże jest nieskalane, to jest dar Boży. I dobrze jest się cieszyć tym darem przed Bogiem.
dobrze jest się cieszyć przy założeniu, że jest miłość, że jest wolność i że jest szacunek wzajemny i że na swoje potrzeby reagujemy. W 1 Koryntian 7:23 jest napisane tak: drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. I właściwie istnieje taki rodzaj niewolnictwa czy zniewolenia również w sprawach jedności fizycznej w małżeństwie, dlatego że są pewne teorie, są pewne różne takie rzeczy, które ludzie wymyślili i czasem my się damy temu zniewalać, po prostu. Bo na przykład ktoś nam powiedział, że tak wolno, a tak nie wolno. Tu wolno, a tu nie wolno. Coś tam wolno, coś nie wolno. Znalazł się jakiś wielki autorytet, który stwierdził nagle, autorytatywnie właśnie, że pewne rzeczy są dozwolone, a pewne nie. Ale Słowo Boże mówi, nie wolno się dać zniewolić człowiekowi, jego teoriom. Bo my mamy Ducha Świętego. I naprawdę jesteśmy w tych sprawach również wolni. Dlatego jeżeli ktoś usłyszał, my mamy takie przykłady, słyszeliśmy niestety, i tu mogę takie krótkie świadectwo powiedzieć, że przyszło kiedyś do nas małżeństwo po poradę i okazało się, że właśnie ktoś nawet w kościele udzielił im jakiejś przedziwnej porady w tych sprawach, która doprowadziła ich do prawie dwuletniej abstynencji seksualnej, małżeństwie, bo ktoś im właśnie powiedział, że tak wolno, tak nie wolno. Tak trzeba, tak nie wolno. To jest demoniczne, a to nie jest demoniczne. Ja się pytam na miły Bóg, kto? Czy ta osoba, która wam udzielała takich porad, w ogóle jest małżonkiem? Nie. Ale widać, świetnym teoretykiem. Apostoł Paweł nie był małżonkiem, ale miał Ducha Świętego i napisał ten list. I mówi o wolności. I zakończymy na dzisiaj jednym fragmentem z pierwszej Mojżeszowej. Który jest potwierdzeniem takiego podejścia Słowa Bożego do spraw naszej fizycznej jedności. Podejścia, które jest pełne miłości, wolności, przy założeniu, że łoże jest nieskalane, a my jesteśmy uświęceni. To jest pierwsza Mojżeszowa 26, rozdział 7 i do 9. A gdy mężowie tej miejscowości pytali o jego żonę, odpowiedział: siostra to moja, bo bał się mówić, to żona moja, to o Izaaku. Pomyślał bowiem, by mnie snać nie zabili mężowie tej miejscowości z powodu Rebeki, gdyż jest piękna. A gdy przebywał tam przez dłuższy czas, wyglądał raz oknem Abimelech, król filistyński, i zobaczył, że Izaak pieścił Rebekę, żonę swoją. Wtedy Abimelech wezwał do siebie Izaaka i rzekł: przecież to jest żona twoja. Czemu więc mówiłeś, to siostra moja? Taki niby drobiazg, ale zobaczcie na jedną rzecz. Izaak pieścił żonę swoją. Jak Abimelech to przypadkiem zobaczył, to od razu stwierdził, że to jest jego żona. Prawdopodobnie nie gładził jej po włosach. Nie mam oryginału hebrajskiego tego fragmentu, ale Biblia Króla Jakuba, która jest dość dokładnym takim przekładem, w tym momencie pisze, że Izaak cieszył się seksem ze swoją żoną. I to jest również taką zachętą ze strony Słowa Bożego, żebyśmy cieszyli się darem, który Bóg nam dał. Bo on jest wspaniały. Przy wszystkich założeniach, jak Słowo Boże pokazuje oczywiście. W radości, w wolności, we wrażliwości wzajemnej. Bo to jest dar Boży. Jest on piękny. I czasem jest tak, że my po prostu jesteśmy troszeczkę przez innych ludzi, przez jakieś tam teorie takie czy inne, no powykrzywiani gdzieś. Nie mamy jakiejś takiej wolności.
ale to jest dar. I to jest również, tak jak wszystko inne, o czym mówiliśmy, jedność duchowa, jedność uczuciowa, jedność fizyczna. To jest tak, jakby to był stół o trzech nogach. I to nasze małżeństwo, te nasze relacje, one się opierają na tych trzech filarach. Jeżeli którykolwiek z nich zaczyna się chwiać, no to przecież wiadomo, co się będzie działo. Dlatego słowo zachęca, żeby te wszystkie filary, te wszystkie sfery naszej jedności były poddane Bogu tak, jak Słowo Boże to mówi. Amen.